Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja, jest świętem symboli państwowych, ustanowionym w 2004 roku. Ma podłoże historyczne, bowiem tego dnia żołnierze polscy z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając miasto, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których w przeddzień ustanowienia święta Konstytucji 3 maja władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia. 2 maja jest dniem, w którym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. W Czarnem na Placu Wolności Stowarzyszenie Brygada Inki zorganizowało wystawę pod tytułem Losy Bohaterki Narodowej, patronki naszej szkoły, wręczając mieszkańcom flagi państwowe, które ufundowała poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga.